Na terenie wrocławskiego lotniska rozpoczęła się budowa hotelu. Budynek będzie miał 8 kondygnacji i ponad 5000 m2. Inwestycja ma być zakończona pod koniec 2025 roku. Wtedy też w czwartym kwartale wrocławianie i turyści odwiedzający nasze miasto będą mieli okazję skorzystać z usług hotelu. To hotel, przypomnijmy, trzygwiazdkowy w formacie Hampton by Hilton, który będzie miał w swojej palecie 122 pokoi, różne rozwiązania w postaci 70 kilku pokojów familijnych z możliwością uruchomienia dostawki, ponad 30 pokoi typu twin. No i kilka apartamentów typu King. Hotel będzie zlokalizowany w pobliżu ronda od strony północnej terminala, w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od wejścia do hali przylotów i odlotów wrocławskiego lotniska. Port lotniczy Wrocław od tego momentu będzie oferował naprawdę duże ułatwienie, bo hotel będzie znajdował się naprawdę w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego. Będzie podróż, czy przejście z hotelu do budynku terminala zajmować nie więcej niż 3 minuty naprawdę spokojnym spacerem. Odwiedzający wprost z hotelu będą mogli przejść do terminalu i skorzystać tutaj z oferty połączeń na naszym lotnisku. Bardzo dobre rozwiązanie, idziemy śladem innych portów lotniczych, poszerzamy paletę możliwości dla naszych pasażerów. Do tego udogodnienia, które będzie oferować hotel realizowany wspólnie z siecią Hampton by Hilton, no to będzie już naprawdę najwyższy poziom, jakiego można byłoby się spodziewać w takim miejscu, ze wszelkimi udogodnieniami typu sale konferencyjne, bardzo dobra strefa restauracyjna, a także strefa fitness, która będzie znajdować się na najwyższej kondygnacji. Koszt tej inwestycji to około 60 milionów złotych. Echo 204, Nina Jewtyszynko.